Hokakej się widziało, Janusz Pijanka, słuchajcie, jest to w tej miejscowości. Tutaj przyjeżdżałem z córeczką Sabrinką, tutaj z Krystianem, synem przyjeżdżaliśmy, jak była nasza pierwszy wyjazd na emigrację w 1989 roku do Francji, przyjeżdżaliśmy do tego kościoła, jakby gdzieś tam u nas zamknięty w tym, w De Martin Angoel, albo w, jak wtedy mieszkaliśmy tam kawał stąd, na wiosce u pani Bazylki, takiej pół Polki, pół Ukrainki to było. Madame Bazyl, na nią mówili. Tam taka wojwoj była, która ona prawie, że nie mówiła po polsku, ona była z terenów ukraińskich. Wojwoj, myśmy ją przyzywali, bo zawsze jak ktoś mówiła, to wojwoj. Dzieciom moim ciastka kupowała. Na pieniądzach się nie znała, ona dawała zawsze 100 franków i ciocia, czy ta, co woziła pieczywo, wydawała. I jak były kościoły tam zamknięte, a chcieliśmy iść, bośmy wtedy, córeczka moja była bardzo pobożna, tośmy tu przyjeżdżali do tego kościoła, wiecie. Tu w tym kościele kiedyś taki naszyjnik Indian się Lakota medalik znalazłem, chyba z koraliczkiem coś był i ja go zgubiłem. Ta pocztówka jest w Polsce w domu w kamiennym wigwamie mam i tu wam chciałem powiedzieć. Przed chwilą z widzem rozmawiałem, tutaj siedziałem, widzu wiesz skąd, bo dzwonił do mnie. Proszę Państwa, tu na ławeczce siedziałem. Długo, długo, godzinę, półtora żeśmy rozmawiali sobie i za 15 minut ma zadzwonić. Ja nawet nie zdążyłem, bo wszedłem do kościoła, tam ze 3 ulotki wziąłem. I chciałem Wam pokazać, takie wspaniałe wspomnienia były. Ta moja kochana córusia, Sabrina Pijanka. Miss Francji po 20, ja się dowiaduję dopiero po latach, że ona zdobyła. Aktorką jest, modelką. 10 lat nie mam z nią kontaktu. Sabrinka, córko moja, coś Ty uczyniła w tym życiu. Jak ta matka Twoją tym życiem pokierowała, że taka jesteś nieszczęśliwa dziewczynka. Pamiętam Ciebie, jak żeś z tonaleczką chodziła, niebieski płaszcz na sobie miałaś. Byłaś tu ze mną, gdzie się podziałaś. I tu przyjeżdżaliśmy, Notre Dame de Pain, de la Paix, nasza Pani pokoju. Tak pisze nad wejściem. Byłem tutaj dzisiaj u znajomych, szukałem Sunka Wakan, jeździłem, Sunka Wakan tam stoi na parkingu, szukałem ich tutaj. Jak ja miałem firmę budowlaną, to on taki Rysiek z drabiną po fuchach latał, a dzisiaj prężna, od lat ma prężną firmę, nie wiem, chyba mój syn zazdrościł jego synowi, Pawłowi, piękne, normalnie rodzina, a tutaj baba mi tak zniszczyła, że pierwszą rodzinę, życie i wszystko. No ale widocznie tak musiało być. Nie miałbym wnusi, nie miałbym ni córusi, ni nikusi. Tak miało być. A te dzieci z pierwszego małżeństwa mnie nawet nie uczyniły dziadkiem, kurde. Nie mam zięciów, nie mam synowych. Znaczy zięcia nie mam synowych. Nic. Ten kościół. Pamiętasz, Sabrinka? Ty nawet nie wiesz, jak mi się serce kraje. Dzisiaj tutaj rozmawiałem, dwie kobiety zamykały, mówiłem, że 10 lat ich was nie widziałem. To samo Robert temu Ryśkowi napisałem i twojej koleżance Kasi. No, rzuciłem im pisemka z tego z Kauflandu, też szukam oferty takie. Miałem karteczki, dwie osoby wrzuciłem. No i niech zostanie to dla potomnych. A tu samochodzi bez prawa jazdy, widzicie? Jak zapiewnicza. No, kościół Notre Dame, apostoł, tam dalej policja, znam te okolice. A tu mój syn Kałakan. Oj, córka, nawet się już modlić nie potrafię, żebyś była szczęśliwa, wiem, że jesteś nieszczęśliwa. Widzicie, a tu mój syn Kałakan stoi. Nawet nie miałem czasu posprzątać, gdzieś na parkingu pojechać. Przygotować się jutro do drogi, bo do Polski chcę jutro jechać. Zobaczcie, to jedzenie, akumulatory, ładowarki, wszystko. Nie ma czasu, zaraz tu się wysikam i jadę. Widzicie, pootwierany. Ale już zabieram telefon, wszystko, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Córka, coś... Tak, żeś wychowała nam Juleczka, swojego brata młodszego wychowałaś. A dzisiaj, kurde, ojcu serce pęka. Że 10 lat Twojego słowa nie słyszałem, Twojego głosu, nie widziałem Ciebie. Nie wiem, jak żyjesz, czy z kim żyjesz, czy masz dziecko, czy masz
adoptowane dziecko, nic nie wiem, tylko jakieś szczępy do mnie informacji dochodzi raz na jakiś czas.